Witam serdecznie na konferencji prasowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Naszymi gośćmi dzisiaj są poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polski, przewodniczący Komisji do Służb Specjalnych oraz wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej Stanisław Ziątek, przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Radzie Miasta, przewodniczący Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej Jacek Woźniak. Witam Państwa. Przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Radzie Powiatowej Robert Ślepa. Dzień dobry. Oraz Radny Rady Miasta, wiceprzewodniczący Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej Jacek Kuś. Oddaję głos Jackowi Woźniakowi. Jesteśmy w takim okresie, w którym należałoby dokonywać pewnych podsumowań. Mija rok, pierwszy rok kolejnej kadencji samorządu i po roku tym mamy swoje przemyślenia na temat tego, jak funkcjonuje nasze miasto, jaka jest nasza rola w samorządzie i w jakim kierunku ten samorząd idzie. Ale zanim przejdziemy do tej oceny, oddam głos posłowi Stanisławowi Wziątkowi. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło spotkać się w zaprzyjaźnionym koło brzegu. W tych wyborach Sojusz Lewicy Demokratycznej niestety nie zdobył takiego poparcia społecznego, jakie było przez nas oczekiwane. Po raz pierwszy w historii SLD będziemy wybierać przewodniczącego nie tak jak zwykle na konwencji czy na zjeździe, a będziemy dokonywać wyboru w wyborach powszechnych. To oznacza, że każdy z członków partii będzie mógł wypowiedzieć się, kto chce, kto uzyskuje jego poparcie, kto jest najlepiej przygotowany do tego, aby rzeczywiście zrealizować program Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Uważamy, że realizacja inwestycji związanej z budową elektrowni jądrowej to kwestia bezpieczeństwa i w związku z tym to bezpieczeństwo to nie jest tylko i wyłącznie decyzja rządu, to powinna być decyzja wszystkich obywateli. A więc my składamy oficjalny projekt dotyczący referendum, że to wszyscy obywatele powinni się wypowiedzieć na ten temat. Czy chcemy, aby w Polsce były budowane elektrownie jądrowe? Wola społeczna powinna być tutaj moim zdaniem najbardziej właściwa. Zwłaszcza, że część krajów, także naszych sąsiadów, wycofuje się z energetyki jądrowej i zapowiadają, na przykład Niemcy, całkowitą likwidację elektrowni jądrowej. Wniosek złożony przez Platformę Obywatelską o uchylenie immunitetu panu posłowi Antoniemu Macierewiczowi. Macierewicz jako minister koordynator tak naprawdę zlikwidował Wojskowe Służby Informacyjne, a jednocześnie w raporcie przedstawił takie dane, które bezpośrednio zagrażają życiu i zdrowiu naszych funkcjonariuszy, naszych wywiadowców. Ja osobiście będę namawiał mój klub do tego, aby zagłosować za tym, żeby uchylić immunitet panu Antoniemu Macierewiczowi, ponieważ jego działalność była szkodliwa dla naszego kraju i groziła utratą bezpieczeństwa. Przyjęliśmy pozycję opozycji, opozycji konstruktywnej, zresztą mamy doświadczenie w byciu opozycją konstruktywną, opozycją bardzo dobrze merytorycznie przygotowaną do tego, żeby być opozycją i opozycją, która jest w stanie brać na siebie odpowiedzialność za przygotowywanie niektórych trudnych, ale również i społecznych projektów. Dzięki naszym inicjatywom Rada w mijającym roku podjęła kilka ważnych uchwał, między innymi dotyczącymi planów zagospodarowania przestrzennego czy ulg na bilety. Dzięki również naszemu jasnemu i konkretnemu stanowisku nie udało się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości, które my jako Sojusz Lewicy Demokratycznej uznajemy za srebra rodowe tego miasta. Mówię tutaj o nieruchomościach, ostatnich zielonych nieruchomościach w strefie A uzdrowiska. Jeżeli mielibyśmy ocenić to, co się dzieje, jeżeli chodzi o współpracę pomiędzy klubem opozycyjnym, merytorycznym, konstruktywnym klubem opozycyjnym, a rządzącymi, to mógłbym powiedzieć tak, że rządzący rozsiedli się wygodnie w fotelach i wydaje im się, że wszystko zrobi się za nich, a to jest nieprawda. Oczywiście nie chcę być tutaj skrajnie krytyczny, ten ostatni rok
można byłoby ocenić na ocenę dostateczną, ponieważ wiele spraw umyka rządzącym, sprawy nierozwiązane to gospodarka odpadami, ale są i też aspekty, które jesteśmy w stanie ocenić pozytywnie. Jednym z takich przykładów jest to, że przez ostatnie 4 lata poprzedniej kadencji nie udało się rozbudować żłobka, a jedną wizytacją zastępcy do spraw prezydencji udało się poprzesuwać kilka ścian i mamy dodatkowy oddział żłobku. Platforma Obywatelska wygrała wybory, ma takie prawo, ażeby nie współpracować, ale słuchać powinni. Niestety tego nie czynią. Mam nadzieję, że przyszły rok przyniesie bardziej produktywną współpracę z rządzącą Platformą Obywatelską i z prezydentem. Powiem tylko tyle. Klub radnych SLD spotkał się z prezydentem ostatni raz rok temu. I to jest mój cały komentarz do tej sytuacji. Nawiązałbym tutaj do szeroko propagandowo przez Platformę Obywatelską zakładaną inwestycję budowy stadionu lekkoatletycznego, która wzbudziła wiele nadziei wśród mieszkańców, wśród przede wszystkim chyba uczniów zespołu szkół ogólnokształcących, gdzie pan starosta obiecywał, że na pewno tą inwestycję pociągniemy, zrobimy, wykonamy piękny, wspaniały stadion lekkoatletyczny. Okazało się, że jak przyjrzeliśmy się kosztorysom, planom, z paru milionów zrobiło się prawie 14-15, więc troszkę to było przesadzone i nasze obawy się sprawdziły. Niestety zarząd poszedł dalej i przygotował projekt tego stadionu, natomiast jeżeli chodzi o środki finansowe, niestety nie zostały pozyskane z zewnątrz i nasze obawy były słuszne, że sam powiat tego nie podźwignie. Niejasna sprawa w Muzeum Oręża Polskiego. Nasz klub zażądał debaty na temat sytuacji w Muzeum Oręża Polskiego. Państwo wiecie z doniesień medialnych, że jest sytuacja bardzo niezdrowa. Zażądaliśmy w pierwszej połowie i w pierwszym kwartale roku 2012, aby Rada Powiatu cała zajęła się problemem. Pozwólcie Państwo, że w imieniu nas wszystkich tutaj zebranych, ale także wszystkich członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej, mieszkańcom Kołobrzegu, mieszkańcom powiatu kołobrzeskiego złożymy życzenia wesołych, radosnych, pełnych nadziei i miłości świąt. Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas polskiej tradycji. To czas, w którym dzielimy się opłatkiem, śpiewamy kolędy. To czas, w którym wszyscy staramy się wyrażać życzliwość dla swoich najbliższych i dla każdego człowieka. I chciałbym życzyć, żeby tej życzliwości, żeby tego ciepła i serdeczności wzajemnej nigdy nam nie zabrakło.